Dzień dobry. Serdecznie Was witam. No, spóźnione, ale jednak podsumowanie roku. Myślę, że nadszedł najwyższy czas. No cóż, ukazał się Waszym oczom mój notes, jego środek. No i widzimy podsumowanie roku 2022. Ktoś się zdziwi, bo przecież jeżeli jesteście trzeźwi, a mam taką nadzieję, no to przecież wszyscy tutaj wiemy, że 2 dni temu, 31 grudnia, żegnaliśmy stary rok. Teraz znowu wcześniej był stary, to jest logiczne, ale żegnaliśmy rok 2023. Czyli teraz powinno być podsumowanie 2023 i rzeczywiście takowe będzie, ale podsumowanie roku 2022 również będzie miało miejsce, no bo w tamtym roku go nie było. Więc teraz wpadłem na taką kreatywną formę, taki tutaj prowizoryczny statyw sobie zorganizowałem i jak widzicie, nic się nie trzęsie, chyba że zaraz coś, jak to mówią, gruchnie i no to wtedy będzie, wiecie, ciekawie, ale mam taką nadzieję, że obędzie się bez takich utrudnień. Moi drodzy, rok 2022 zbytnio nie obfitował w podróże, zwłaszcza tutaj kolejami, prawda? Sobie tutaj wezmę pióro swoje nowe i będę pokazywał. Nie obfitował w jakieś podróże, no PKP Intercity tutaj mamy dość dużo, prawda, 9243 km. Koleje małopolskie 4809. No, niby dużo, ale prawda, no nie jest to... W tym roku jest tego znacznie więcej, co zaraz zobaczycie. Oczywiście tu są uwzględnione dojazdy, prawda, do szkoły, do sklepu, do kościoła, do, wiecie, jakby moje tutaj życie, to nie tylko wycieczki, które zdarzają się, by tak rzec, dosyć rzadko, no bo gdyby zdarzały się często, no to i filmy, prawda, pojawiałyby się bardziej regularnie. A dlaczego w 2022 roku w kolejach małopolskich jest tak mało tych kilometrów? Bo zobaczcie zaraz, względem 2023 to jest naprawdę mało, to jest no niewiele ponad połowa. Tak, niewiele ponad połowa z tego, co jest w 2023. No, w 22 roku było, tak, w 22 roku, tak, na początku jeszcze było nauczanie zdalne, więc się siedziało w domu, no i po prostu się tam, no wiecie, w domu, no to w domu nie robię kilometrów pociągiem, nie mam pociągu w domu, a tutaj żadnego przynajmniej pociągu spośród tych tutaj wymienionych przewoźników. PKP Intercity już mówiłem dość dużo, no bo to, a to PKP Intercity to głównie, prawda, właśnie wycieczki jakieś, koleje małopolskie, no to dojazdy tutaj do szkoły, na zakupy do kościoła, w innych celach też również 4809 i Poloregio, to jest naprawdę, w tym roku jest trochę mniej ta walka taka zacięta, bo jest naprawdę ogromna różnica między Poloregio a małopolskimi, ale podium jest niezmienne, bo prawda, Intercity wycieczki małopolskie u mnie jeżdżą i Poloregio też u mnie jeździ, tylko w znacznie mniejszej ilości. No ale tutaj 483, więc tu jest różnica niewielka, a jak zobaczycie, w tym roku to jest różnica, słuchajcie, ponad 3000 km, ale Poloregio też ma o ponad albo o około 1000 więcej. No i na czwartym miejscu, słuchajcie, koleje wielkopolskie. Nie wiem, czy pamiętacie mój wakacyjny taki odcinek z roku 2022. No zwiedzałem tam województwo wielkopolskie. Wyszło 207 km, więc
Całkiem bym powiedział dobrze. Na piątym miejscu pozycje zajmują koleje śląskie. W tym roku również piąte miejsce, ale tych kilometrów znacznie więcej. A tutaj 150. Gdzieś tam byłem, gdzie ja to byłem w 22. Byłem w Bielsku Białej prywatnie. Pociągiem byłem w Częstochowie. I nawet nie wiem, czy to by nie było na tyle. Wiecie, już tak słabo pamiętam. No, łódzka kolej aglomeracyjna. No, tutaj się w 22 roku postarałem. Był to zresztą mój pierwszy w życiu przejazd łódzką koleją aglomeracyjną. 135 km. Słuchajcie, koniec roku, odcinek taki z pożegnania pociągu TLK Kormoran. No to wtedy z Tomaszowa Mazowieckiego aż do Warszawy z przesiadką w Koluszkach jechałem łódzką koleją aglomeracyjną. Zrobiłem tutaj wtedy 135 km, dość dużo, no, w tym roku znacznie mniej, ale też coś ten. I również w tym roku niezmiennie na szóstym miejscu. Tutaj takich dwóch ciekawych przewoźników, zresztą wielkopolskie też w tym roku zero. Arriva 78, SKPL 68. Co tu dużo mówić, no Arrivą Toruń Wschodni Sierpc, to było 78 w tym roku 0, i SKPL Zagórz Komańcza Zagórz 68, też dosyć tak w porządku. A w tym roku, jak mówiłem, po 0. No tak wiecie, z 22 rokiem lecę szybko, no bo to no, szybko. 6 minut i 28 sekund. Coś okropnego. SKM w Trójmieście, moi drodzy, 67 km z Gdyni do Kościerzyny. Teraz tą trasę obsługuje Polregio i chwała Panu. Ale no tutaj akurat jeździło SKM Trójmiasto. I koleje mazowieckie to jest zupełnie w tym roku naprawdę tak się... W tamtym roku tak się najeździłem kolejami mazowieckimi, a w 22 tylko haniebne 41 km. No cóż, swoją drogą lubię przewoźnika koleje mazowieckie. No, 41 km, jak tutaj widzimy. No i koleje dolnośląskie, bardzo mi przykro, mam nadzieję, że w 24 roku planuję już taką, wiecie, taką fajną, potężną podróż po Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że mi się uda i w tym roku to koleje dolnośląskie z tego 11 roku, one zajmują trochę wyżej miejsce, bo alfabet tam zadecydował. W każdym razie mam nadzieję, że te koleje dolnośląskie będą na przykład na piątym miejscu w roku 24, kiedy za rok tutaj będę gadał do Was, tutaj mówił, bo to gadał to takie, wiecie, nie jest za ładne słowo, nie jest ono w polszczyźnie ujęte jakoś, no i tak to wiecie. No i SKMK warszawska w roku 22, nic nie podróżowałem. Także tu są ci dwaj przewoźnicy. No, bardzo mi żal kolei dolnośląskich i w tym roku również zero. W ogóle zaniedbałem się ostatnio. Ostatni raz we Wrocławiu byłem 1 maja, a w Warszawie... Dawniej to ja zawsze we Wrocław, tam Katowice, te strony. Ostatnio to ja się dość zaniedbałem, choć w Katowicach byłem ostatnio. I właśnie 2 stycznia i... Wtedy prawdopodobnie właśnie pojawia się ten film, czyli dzisiaj, bo ja właśnie 2 stycznia to nagrywam z takim opóźnieniem, a 29 grudnia rozpocząłem podróż swoją taką długą, daleką i 31 grudnia ją zakończyłem. Filmu nie ma, bo mam taki okropny program do montażu. Ja nie wiem, ja to po prostu, to jest jakiś dramat, co to się dzieje, ja muszę, widzicie, mam, nie chcę wam tego... Może nie wybuchnie. Uwaga. A i tak nie widzicie. Tu jest. Gdzie on? A je, jest tutaj. Tutaj jest Adobe Photoshop 2021. Mam taki program, ale w ogóle nie umiem z niego korzystać i szkoda, bo... O, właśnie się tutaj stan uśpienia przeszedł. Szkoda, że nie umiem z niego korzystać, bo naprawdę to jest świetny program, podobno fajny do montażu i muszę się chyba nauczyć, ja już to mówię, no może to będzie moje postanowienie noworoczne, ale ich się z reguły nie realizuje. Także no tego filmu ja wam mówię, wy wiecie, jeżeli ktoś tutaj posta tego mojego tutaj sobie czytał, to wiecie, że ten film, że ta podróż była. I cóż, no jak będzie
To będzie. Słuchajcie, moi drodzy, no to jest coś strasznego. Ja po prostu chciałbym, żeby ten film. No ja ma. Dobra. Coś bradzę. Wiecie o co chodzi, filmu na razie nie ma i wkrótce będzie. Dobra. I tutaj, jak widzimy, 18 981 km. Tyle udało się zrobić w roku 2000, prawda? 22. I teraz muszę tutaj umiejętnie kartkę przekręcić, bo widzicie, to jest ten taki notes tego typu, o tego, takie coś. Więc ja to muszę umiejętnie sobie zabrać, przekręcić. Ja tu mam podstawkę z terminarza na rok 2023, bo inaczej to by mi się przewróciło. A w ogóle wolałbym, telefon mi stoi na statywie, ale do mikrofonu. I jeszcze, żeby nie spadł, bo on ten statyw do mikrofonu ma za dużą objętość na telefon, to tu są włożone. O tutaj, 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 o, no wy tego nie widzicie, tu, gdzie piórem pokazuję, pod spodem są włożone dwa długopisy, no ale kreatywnym trzeba być. Kreatywność jest rzeczą dobrą, tak mi się wydaje. A ja teraz tutaj, żeby nie spowodować żadnych utrudnień, wracam za chwilę. Dla was to będzie ułamek sekundy, dla mnie. No zobaczę, mam zegarek. Tak, o, zaraz wam powiem. Na razie jest 14:14 i 51 sekunda. Więc zobaczę. Ogólnie uznajmy, że od 15 po mnie nie ma. Zaraz wam powiem, która jest godzina, jak się włączę. 14:15 i 55 sekunda, czyli ogólnie uznajmy, że zajęło mi to minutę, czyli dosyć taki przyzwoity czas. Słuchajcie, widzicie już 2023 i podsumowanie roku. Wyjmuję wskaźnik, prawda? I cóż powiedzieć? Widzimy tą różnicę. 27 441 zamiast tam tych 18 tysięcy coś. Tam było pod 19, a tu jest 27. No i pod pół, no. Ale ogólnie 27 tysięcy, jeżeli byśmy to zaokrąglali, to no nie zaokrąglimy do 28 tysięcy, tylko do 27, prawda? Zgodnie z zasadami zaokrąglania. Moi drodzy, czemu mi ten mikrofon tutaj spadł gdzieś? Co ja to mówię? Gdzie ja to mówię? No może. Mam nadzieję, że mnie było słychać. Jak mówiłem, podium niezmiennie. Pic, kmal, IPR. No. Naprawdę PKPiC, no ale Pic, prawda, nazywa prześmieszna, bo to jest w ogóle ten nasz narodowy przewoźnik, to jest, no. Jest jaki jest, no może. Jaki ja mam fajny pomysł. Może będę nagrywał te jakieś podcasty. Z tym sprzętem to na pewno. Dobra. PKP Intercity, PKP IC albo PIC. 12 394 km, czyli lepiej. Nie pamiętam, ile było w 22, ale wy pamiętacie, możecie sobie zawsze cofnąć nagranie, prawda? No. Koleje Małopolskie, mówiłem, w tamtym roku to 22, jest już 24. Ja cały czas myślę, że jest 23. Szybko ten czas leci. Nie powiem, że nie. W tamtym roku 4809, a tu 8000, tak. 999, zabrakło jednego, uwaga, jednego kilometra do 9000, do 9000. A 9001 km byłoby, gdybym w tym odcinku, który się pojawi zaraz, w tej mojej podróży, o której mówiłem kilka minut temu, gdybym się przesiadł na Krakowie Bonarce, a nie na Krakowie Sanktuarium. Ale dlaczego się przesiadłem na Krakowie Sanktuarium? Tam jest wszystko wyjaśnione, jak ktoś nie wie, ma jakieś będzie miał. Teraz jeszcze nie może mieć, chyba że kiedy to oglądacie, film się już ukazał. Jeżeli ktoś by miał jakieś wątpliwości, no to dlaczego są komentarze? Niech się pyta, no dlaczego przesiadł się pan, albo dlaczego się przesiadłeś tutaj, prawda, drogi użytkowniku, na
przystanku osobowym Kraków Sanktuarium, a nie na stacji Kraków Bonarka. No i ja wtedy pięknie, elegancko odpowiem. Drogi użytkowniku, droga Basiu, droga Kasiu, droga Stasiu, drogi Jasiu i drogi Adasiu. Jezus Maria. Właśnie się stało to. Dobra. No. Przesiadłem się na stacji Kraków. Przepraszam, na przystanku Kraków Sanktuarium zamiast na stacji Kraków Bonarka. Albowiem w pobliżu stacji przystanku Kraków Sfoszowice pewna pani postanowiła sobie wjechać tutaj na zamykający się przejazd i utknęła między rogatkami. To jest bardzo ciekawe zjawisko. No na szczęście się nic nie stało, ale opóźniła mi baba pociąg o 15 minut. No, to nie jest dobre. To jest coś nie... To jest naprawdę... No to jest nieodpowiedzialne, ale też głupie. No, może nie wiedziała, że pociąg opóźni, ale no... Rogatek też nie pomaga ludziom, bo jak widzicie, no to dalej się wypadki dzieją. Tu na szczęście bez wypadku się obyło, ale no, jest to prawda głupie, bo no, wiemy wszystko, o co się rozchodzi. Tak jest. To dobrze. Nie będę przedłużał, bo to nie jest związane z podsumowaniem roku. Polregio 5163, czyli prawie 1000 więcej, albo 1000, o 1000 więcej, bo... No bo wiecie co, no nie pamiętam, że było w tamtym roku. 4 coś. 400 ileś? Nie wiem, nieważne. I także tutaj 5161, też dobrze. I kończymy podium i na podium niezmiennie. Ale czwarte miejsce. Wiem, w tamtym roku na czwartym. W 22. To już tak dawno było. Ludzie, kiedy był 22? Ale no, niby to... Dobra. Koniec. Rozważań, bo one coś przygłupie są. Dobra. W kolei wielkopolskie, a one teraz tutaj są. Nie wiem, czy ja... Bo tutaj są koleje wielkopolskie. Dawniej były tu, spadły nieco, nie? Koleje mazowieckie z miejsca 10. Teraz to są dolnośląskie z zerem. W tamtym 22 roku były tu koleje mazowieckie z ilością 41. One awansowały tu i z 41 na 463 km. No, wyjeździłem się tymi kolejami mazowieckimi. Zapraszam na filmiki, prawda? Tutaj moje. No, to naprawdę było. No, było tego. Było tego sporo i prawda. Do Czeremchy w kwietniu i do Spilawy do Dęblina w maju i w październiku z Warszawy do Pilawy i teraz z Warszawy do Ostrołęki, wcześniej z Warszawy Gdańskiej do Warszawy Wschodniej, z Ostrołęki do Chorzeli. No było tego naprawdę dość dużo. Koleje śląskie również na piątym miejscu, ale również bardzo się podniosły ze 150 km do 388. Ja wiem, znam tutaj swoje podróże kolejami śląskimi na pamięć, bo ich nie było dość, bo ich nie było tak bardzo dużo, ale dość dużo. A mianowicie, no wiecie, dwie prywatne podróże, bo tu, jak już mówiłem, tu są też prywatne podróże. Jakbym ja robił to, co było na kanale, to tutaj by było no nie więcej niż, prawda, tych kilometrów, myślę, 10 tysięcy, no ileż ja tam się napodróżuję. A reszta to naprawdę jest prywatne podróże, no ja tak uwzględniam, takie są moje zasady i tak będzie, nie? No, co właśnie, koleje śląskie. Dwie prywatne podróże do Bielska-Białej, a konkretnie do Bielska-Białej Lipnik z Katowic i powrót do Bielska-Białej Głównej. To jest kilometrów 57 plus 57 plus 2 plus 2. To już jest tam 112, o lipcia. Są właśnie 113, 118 chyba, jak dobrze liczę. Później, moi mili, no, zapomniałem.
Gdzie ja to bywam? No, pięknie. A tak. Pamiętam. Nie pamiętam. No na pewno jechałem, wiecie, moi drodzy, w październiku z Bielska Białej Głównej do Rybnika i też prywatnie 10 grudnia z Krzeszowic do Krakowa Głównego. Wiem, krótki odcinek, ale jechałem. No co tutaj dużo mówić. I teraz to się najeździłem, słuchajcie, podczas tej podróży, z której film jeszcze nie opublikowany. Katowice, Tarnowskie Góry, Częstochowa przez Pyrzowice lotnisko i w dniu 31 grudnia, czyli półtora dnia później, bo to doba, wiecie, no dzień doba to jest, no. Dobra, koniec filozofii. No to wiecie, no co macie wiedzieć, gdzie ja to jechałem. Ach, już wiem. Czechowice, Dziedzice, Słucha Beskidzka i Oświęcim. Katowice, no i tak się, może o czymś zapomniałem, ale tak się nabiło tych kilometrów dość sporo. 388. I również, tak jak Koleje Śląskie na 5, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, również na 6 sobie tak ulubowała to miejsce. Niezmiennie od 2022 roku. Tylko, że ze 135 na 21 km. No, w tym roku tylko Łódź Widzew Koluszki. Czy tam koszulki. Jak ja wolę mówić na to. Koszulki to jest, ja mówiłem na tym na odcinku właśnie, który jeszcze nie został opublikowany, że Koluszki to każdy łodzianin wie, który kiedyś korzystał z kolei. To jest naprawdę takie okno na świat Łodzi. Przecież ta Łódź to jest tak, no, to jest taka Łódź. Tak, nie, no, przepraszam wszystkich Łodzian, ale ja tam się. Inni się wyśmiewam z Podlasia, z Bydgoszczy, ja się wyśmiewam z Łodzi, no, też mi wolno tak. Z Podkarpacia się ludzie wyśmiewają, czy to jest, ja nie wiem, czy to jest naprawdę, no, co wy macie do Bydgoszczy, ja tego nie rozumiem. Proszę mi napisać, jak ktoś wie, dlaczego śmiejemy się z Bydgoszczy, że co, że województwo kujawsko-pomorskie ma, nie wiem, dwie stolice, no to dlaczego się nie śmiejemy z Lubuskiego, no, znaczy. My, pasjonaci kolei, się śmiejemy z Lubuskiego, bo. No właśnie, wiem o co chodzi, ale nowina. Wczoraj, 1 stycznia, nie został, uwaga, żaden pociąg w województwie lubuskim nie został odwołany. To jest niesamowite. To naprawdę. Nieprawdopodobne. Żaden pociąg, a wiemy, bądź nie, jeśli nie wiecie, się zapoznajcie, tam jest. Tak, po prostu dramatyczna, masakryczna, makabryczna, tragiczna sytuacja w tym województwie, jeżeli chodzi o pociągi obsługiwane taborem spalinowym. To jest najgorsze województwo, jeżeli o kolej się rozchodzi. I pod względem odwoływanych połączeń jest tam ich najwięcej, moi drodzy. Awarii, wszystkiego, nawet nie wiem o co tam się, dlaczego tak, ale no, ogólnie lubuskie. Dalej się cieszy złą sławą. Ciekawe, jak będzie dzisiaj, 2 stycznia. Bardzo ciekawa strona jest na Facebooku o właśnie odwołanych pociągach w województwie lubuskim. To zapraszam tam do zapoznania się. No, ale nie wiem, dlaczego się śmieję z Podlasia. Znaczy, ja się nie śmieję. Ja po prostu. Ale Podlasie to jest takie po górach, bo bardzo lubię góry. Szczególnie tutaj Beskidy nasze, małopolskie, śląskie, ale tutaj kocham nasze, prawda, małopolskie, coś pięknego, naprawdę, bardzo lubię góry, ale drugim miejscem, które właśnie lubię po górach, tak pod względem turystycznym, pod względem sentymentalnym, to jest Podlasie, naprawdę jest taka piękna kraina, no. Naprawdę, ja nie rozumiem ludzi, którzy się z tego śmieją. Wiem, że tam jakieś wiochy, tamten, no ale co? No, to bardzo fajne te wsie, Jabłoń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, jakie fajne nazwy, właśnie Czeremcha, Waliły, prawda, no tam Płociczna to jest już na Pojezierzu Suwalskim, aczkolwiek jest to województwo podlaskie, co jest właśnie, nie jest tożsame z Podlasiem. No, tak samo nie ma takiego regionu w Polsce jak Podkarpacie. Podkarpacie jest prawda, w Małopolsce. W ogóle Małopolska
jako region ciągnie się aż po Radom i po Siedlce. No, a Podlasie to właśnie Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, to jest Podlasie, mimo że jest to województwo lubelskie. No i tutaj, prawda, Siemiatycze chyba, to myślę, że będzie w Podlasie, naprawdę tam jest, to jest piękne. I całe województwo podlaskie, bo tam region to wiadomo, ale ja kocham po prostu te tereny. Województwo podlaskie, małopolskie, to jest coś, co ja po prostu lubię. A pod względem kolejowym to wszystkie województwa oprócz łódzkiego. Jakoś coś nie pałam sympatią do województwa łódzkiego. Żadnych tam ciekawych linii kolejowych, moi drodzy, nie ma. Tylko jakieś magistralne i no wiadomo, no tam Drzewica i Spała. No to są jakieś takie ciekawsze te linie kolejowe, ale no to... No. No i linia 25, tak. Ale to... No nie ma nic. No. Ogólnie to nie. Łódzkie nie, ale inne województwa jak najbardziej... Chyba najlepsze pod względem takim kolejowym jest województwo dolnośląskie, gdzie ja się właśnie planuję wybrać w tym roku, jak już mówiłem. To jest w tym, tak, w tym, w 24 roku planuję się wybrać właśnie w wakacje i tam po prostu sobie przeżyć. Także podlaskie, dolnośląskie, podkarpackie. To są chyba najlepsze województwa, jeżeli o kolej chodzi. Też jest fajne województwo pomorskie, tak, Bory Tucholskie, prawda? To jest właśnie coś pięknego. Małopolskie lubię, ale właśnie co ważne, co warto zauważyć, województwo małopolskie i województwo śląskie są jedynymi regionami, gdzie pociągi osobowe wszystkie kursują tylko po zelektryfikowanych liniach kolejowych. Także no, gęstość tutaj u nas jest mała tych linii kolejowych, aczkolwiek no bardzo mała, bo tutaj jest Zabór był, akurat u mnie była Galicja, ale już niedaleko też był Zabór Rosyjski, to zarówno w Zaborze Rosyjskim, jak i w Galicji tych linii kolejowych się budowało mało, ale jak pojedziecie do Wrocławia, zobaczcie sobie na schemat linii komunikacyjnych województwa dolnośląskiego, jak tam jest dużo, a tych linii kolejowych po cięciach w latach 2000 jest naprawdę jeszcze więcej. I one są ten, jak linia na przykład właśnie do Karpacza, która niedługo będzie przeżywała renesans, czy linia kolejowa do Leśnej, linia kolejowa tam Lwówek Śląski, tam ma chyba dwie linie kolejowe, jeżeli dobrze mówię. Naprawdę jest tam co ten i jest też dużo przecież linii bocznic, ogólnie linii towarowych tam do Nowej Rudy Słupiec i tam dalej chyba do Czech, jeżeli się nie mylę. Jeżeli coś pomyliłem, no to przepraszam i prawda, Głuchołazy, a to akurat do województwo opolskie, ale no jest tam tego naprawdę całkiem dużo, całkiem sporo i naprawdę jest tego dużo. No. Tak. No i idziemy dalej. Nie idziemy dalej, bo jeszcze nie skończyłem. I właśnie województwo śląskie. Tam nie ma. Nie ma. Po prostu, no jest linia kolejowa, prawda, z Radzionkowa, tam nie wiem, gdzie ona dokładnie biegnie, ale na przystanku obecnie zamkniętym, no bo tam kursuje zastępcza komunikacja autobusowa na linii Katowice-Tarnowskie Góry, linia kolejowa numer 131 Chorzów-Batory-Tczew. Na tej linii jest położony przystanek, jest przystanek osobowy Radzionków Rojca. I tam biegnie, jest linia, prawda, 131 zelektryfikowana, dwutorowa i jednotorówka tam bokiem biegnie, taka linia jednotorowa, niezelektryfikowana, ale to jest linia towarowa. No i jest tam trochę, prawda, niezelektryfikowanych linii towarowych, to nie przeczę. A u nas... A to cóż jest niezelektryfikowane? No linia, tylko jedynie linia 104, która przechodzi teraz remont właśnie i będzie po remoncie, wiadomo, zelektryfikowana. Linia 115, czyli Szczucinka, Tarnów, Szczucin, ale po niej nie jeżdżą pociągi osobowe, jedynie do Klikowej jeżdżą tam pociągi towarowe i pociągi turystyczne do Żabna. Raz czy dwa razy w roku organizowane przez Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej we współpracy z PKP Cargo. Przepraszam, i to by było na tyle, także no nie ma. Ktoś powie coś, nie ma. I linia 103, która jest obecnie nieczynna, bo mamy tylko trzy nieczynne linie, u nas jest bardzo mała gęstość tych linii kolejowych. Linia kolejowa numer 103, Trzebinia, Skawce, była zelektryfikowana, no obecnie nie jest, no bez nieczynna, ale była zelektryfikowana, więc dwie niezelektryfikowane linie, żadna nieobsługiwana, jedna 104 będzie obsługiwana, dlatego no jest, widzicie,
No, u nas jest pod tym względem akurat dobrze, ale no gęstość tych linii to jest masakra naprawdę. Schemat linii tutaj nasz małopolski, szczególnie koleje małopolskie, jest dramat. Patrzcie, gdzie koleje małopolskie jeżdżą. SK1, lotnisko Wieliczka, SK2, Sędziszów, Oświęcim, prawda, przez tutaj do Krakowa i z Krakowa przez Skawinę, Zator Przeciszów. No i linia SK3, Oświęcim, tutaj przez Chrzanów do Krakowa i dalej do Tarnowa. I tyle, no i wiadomo, tam weekendowo, znaczy pociągi studenckie do Jasła i do Krynicy w wakacje, no i do Zakopanego też pociągi sezonowe i to by było na tyle, słuchajcie, dlatego naprawdę koleje małopolskie, Polregio ma trochę więcej, ale też tego jest mało, no popatrzcie, gdzie to Polregio jeździ, do Czechowic, gdzie tutaj z Oświęcimia do Oświęcimia, no to się też pokrywa się trasa z kolejami małopolskimi, Kryniczanka, Zakopianka, prawda, Bielsko-Biała przez Kęty, Wadowice, moja ulubiona linia kolejowa, linia 97, Sucha, Żywiec, Wolbrom, prawda, tutaj Katowice, no Wolbrom w sensie te połączenia, te Olkusze takie, no i właśnie linia 62, tunel Sosnowiec Główny, tam Sędziszów, Katowice, tam ta trasa, tam część obsługuje Polregio Kraków, część Kielce. No i czy o czymś zapomniałem? No chyba to tyle, no. Także jest tego bardzo, moi drodzy, mało. A Dolny Śląsk, Jelczna, dwa warianty, Rawicz, Krotoszyn, Milicz, tam właśnie, tamte strony, Szklarska, Poręba, Węgliniec, tutaj przez Legnicę, ogólnie Zgorzelec, Lubań Śląski, Świerardów Zdrój, Jelenia Góra, tam Zgorzelec właśnie ta linia, Kłodzko, Wałbrzych, Kłodzko, Kudowa, Kłodzko, Międzylesie, Wrocław, Kłodzko, tak, tutaj Kamieniec Ząbkowicki, przez Kamieniec Ząbkowicki i Kamieniec Ząbkowicki, Legnica, Legnica, Tuplice, przez tam Żagań, naprawdę tego jest ogrom, tego jest masa dosłownie. Czy tam Głogów, prawda, na dwa warianty przez Legnicę albo typowo nad Odrzanką przez Wołów, Ścinawę. To jest ogrom, ja nawet nie opisałem tutaj wszystkich linii, ale tego jest naprawdę sporo. Czy właśnie na przykład Wrocław, Świdnica, Dzierżoniów, Bielawa, prawda, Świdnica, Jedlina Zdrój, Głuszyca, tam niedawno remontowe tą linię oddali do użytku, tam się planuje przejechać przez Zagórze Śląskie. Naprawdę tego jest tak dużo, że to jest naprawdę nie, ogrom tego jest i tyle. Wałbrzych tam, a do Aterszpachu linia w Czechach. Dużo. Zobaczcie sobie sami. Kończymy już, bo 33 minuty, no ale jak się gada, no to ten może ktoś, szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś tego wysłał do końca. Ja bym chciał kiedyś, ale no wiecie, ja to co mówię, dla mnie to jest ciekawe, nie? Może ktoś się moim tutaj gadaniem zainteresował. Jak ktoś wysłuchał do końca, to niech napisze, wysłuchałem do końca w komentarzu. Będzie mi naprawdę bardzo miło, ale wątpię, bo już pewnie teraz nikogo tu nie ma. No. Nieśmieszne. Na siódmym miejscu SKN-ka Trójmiejska, 8 km. To tak się tylko z Gdyni Głównej do Leszczynek i z Leszczynek z powrotem do Gdyni Głównej jechałem tam odwiedzić panią tutaj znajomą taką. No, wystarczy wam tyle. 8 km i SKN-ka Warszawska średnicą główną, wschodnia, zachodnia, 7 km. I dalej alfabetycznie. Arriva 0, Dolnośląskie 0, Wielkopolskie 0, SKPL 0. Powiem tak, więcej zer, bo w tamtym roku były 2 zera, tu są 4 zera, ale za to patrzcie, jak się tutaj to rozwinęło. I łączny wynik jest o wiele wyższy, bo 27 441 km. To jest naprawdę dużo w porównaniu z tym, co było w tamtym roku. W tamtym było tylko 18 tysięcy pod 19. To jest, słuchajcie, ponad 8 tysięcy albo około 8 tysięcy więcej, dlatego ja jestem z siebie zadowolony pomimo tego, że jest więcej tych zer. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich mniej. A nawet jeśli nie, to trudno, no. Co tam? Słuchajcie, moi drodzy,
Dziękuję Wam, jeżeli ktoś dotrwał do końca. Tak wygląda moje podsumowanie roku i myślę, że w przyszłym roku ono będzie na tej tutaj kartce. Tutaj zapiszę sobie. To myślę, że też se z 23 rokiem porównamy, tak pokrótce, tak bo teraz ja opowiadałem troszeczkę o 22 roku, ponieważ no w 22 roku nie wpadłem na pomysł zrobienia podsumowania. A teraz tutaj widzicie i jest to dobre. No, pogadałem chwilę. 35 minut i 12 sekund, to nie jest chwila. Ale no cóż, no też... Dobra. To by było chyba na tyle dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze kanał nie subskrybuje, a treści się mu podobają, zapraszam. Zapraszam do lajkowania, skomentować, jeżeli do tego momentu dotrwaliście. Bardzo Was proszę. Ja bym chciał wiedzieć, że chociaż jedna osoba tego mojego gadania wysłuchała do końca. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Kiedy one będą, jakie one będą, o czym one będą, to ja mówiłem wszystko w odcinku właśnie następnym, bo on jest gotowy, ale coś się podziało i ten będzie pierwszy, choć nagrywam go później. Tak. Także to by było na tyle w tej formie. Do zobaczenia za rok. A na odcinku do zobaczenia za dni kilka. A na kolejnych również do zobaczenia. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.